Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku przede wszystkim o skandalicznej wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, który bardzo ostro zaatakował Polskę. To wywołało szeroki oddźwięk, zarówno w mediach ukraińskich, jak i w mediach polskich. Spora część mediów głównego nurtu, dziennikarzy, polityków, dyżurnych ekspertów jest dzisiaj w Polsce zaskoczona tym tonem, który prezentuje... Zełęcki, który prezentuje ukraiński establishment. Myślę, że nikt ze stałych widzów i słuchaczy podcastu geopolitycznego nie jest zaskoczony. Ja od samego początku mówiłem, że bezwarunkowe wspieranie Ukrainy jest sprzeczne z polską racją stanu że wspieranie militarne Ukrainy. Jest sprzeczne z polską racją stanu, że to się po prostu dla Polski skończy źle. I w tym kontekście chciałbym przeanalizować dzisiaj dla Państwa wypowiedź Zełenskiego. Chciałbym także przeanalizować politykę Francji, pokazać jak można było prowadzić inaczej politykę wobec, wobec Ukrainy. No i także warto się tutaj przyjrzeć tym głosom obecnie bardzo marginalnym, ale wiemy doskonale, że często tego typu głosy marginalne stają się, po jakimś czasie istotne, znaczące, słyszalne, także w mainstreamie, które mówią o groźbie zmiany frontu przez, przez Ukrainę, zmiany frontu geopolitycznego. Warto się temu przyjrzeć, zastosować taką metodę, która nazywa się w naukach społecznych metodą scenariuszową i przedstawić kilka możliwych scenariuszy alternatywnych, rozwoju sytuacji alternatywnych wobec tego, co jest nam prezentowane w mediach głównego nurtu. O tym w dzisiejszym odcinku, a zachęcam Państwa także do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za każde wsparcie okazane. Przypominam, że jeszcze są ostatnie egzemplarze, kolekcjonerskie egzemplarze mojej książki, ostatniej mojej książki monografii naukowej do kupienia w serwisie Allegro. Link znajduje się w opisie i w komentarzu do tego filmu. Zachęcam Państwa do komentowania dzisiejszego odcinka, do udostępniania linków w mediach społecznościowych do tego odcinka, do lajkowania. No i przechodzimy do pierwszego tematu. W dniu 31 października 2024 roku ukraińskie agencje informacyjne przytoczyły wypowiedź Wołodymyra Zełęskiego. Która padła podczas spotkania z przedstawicielami gmin terytorialnych i okręgów Zakarpacia. Jest to wypowiedź, w której Zełęski bardzo ostro zaatakował Polskę. I ta wypowiedź, zarówno w mediach ukraińskich, jak i w mediach w Polsce, wywołała szeroki, szeroki oddźwięk. Spora część, można powiedzieć, dyżurnych ekspertów, komentatorów, sporej części sceny politycznej, także dyżurnych dziennikarzy. W Polsce, no, można powiedzieć, była zdziwiona, zaskoczona. Moim zdaniem, po części było to udawane zdziwienie i zaskoczenie, z uwagi na to, że Zełęski już od wielu miesięcy nie kryje się z bardzo arogancką, z bardzo pretensjonalną i roszczeniową postawą wobec państwa polskiego, przy kompletnej bierności decydentów w Warszawie, i też warto o tym wspomnieć. Od 2022 roku, czyli od nowego etapu wojny, wojny na Ukrainie, większość establishmentu politycznego III Rzeczypospolitej przyjęła postawę pełnej uległości względem Ukrainy. I to w naturalny sposób spowodowało jakikolwiek brak szacunku wobec decydentów w Warszawie i wobec samych Polaków. Ja od samego początku. Tej wojny od 2014 roku mówiłem, że Pol w interesie państwa polskiego nie jest wspieranie Ukrainy. Od nowego etapu, od 2022, przestrzegałem, że to nie nasza wojna. Mówiłem o tym wyraźnie, że bezwarunkowe wspieranie Ukrainy wspieranie finansowe, wojskowe tego państwa skończy się dla Polski i dla Polaków bardzo źle i w sensie geopolitycznym, i w sensie bezpieczeństwa wewnętrznego. Niestety, chciałbym się mylić tutaj, ale niestety miałem rację. I to pokazuje, jak bardzo krótkowzroczni są politycy w Warszawie, jak bardzo krótkowzroczni są ci wszyscy, którzy zakładali sobie, Ukraińskie, niebiesko-żółte, wstążki, obnosili się z tym wspieraniem Ukrainy, wywiesia, wywieszali ukraińskie flagi na, budyn na budynkach użyteczności publicznej w Polsce, w nawoływali do basie bezwarunkowego wspierania, otwierania drzwi, czy wręcz wrót na oścież do Polski dla obywateli Ukrainy. No niestety, to co dzisiaj obserwujemy, to jest w moim przekonaniu, niestety, dopiero wierzchołek góry lodowej problemów. Które stoją przed Polską i przed Polakami. Ale przyjrzyjmy się tej wypowiedzi, cytowanej od wczoraj przez media ukraińskie i media polskie. Zanim jednak to zrobię, muszę zrobić jedno zastrzeżenie. Stali widzowie podcastu geopolitycznego i słuchacze podcastu geopolitycznego doskonale wiedzą, że kadencja prezydencka Wołodymyra Załęckiego wygasła w dniu 20 maja 2024 roku. Ale warto to przypominać, warto o tym mówić. Żadna ustawa nie stoi wyżej w hierarchii prawa niż ustawa zasadnicza. Konstytucja Ukrainy wyraźnie wskazuje, kiedy zakończyła się kadencja prezydencka Wołodymyra Załęckiego i nie zmienia tego w żaden sposób ustawa o stanie wojennym. Warto mieć to na myśli, zwłaszcza w kontekście umów podpisywanych między Polską a Ukrainą, których sygnatariuszem jest właśnie Wołodymir Zełenski. Mam na myśli oczywiście umowę z lipca bieżącego roku, którą sygnował Donald Tusk i Wołodymir Zełenski. Ta umowa jest nielegalna z punktu widzenia prawa i prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Jeżeli chodzi o prawo polskie, została złamana również konstytucja, ponieważ konstytucja w przypadku umów dotyczących spraw Związanych z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje nakazuje ym, y, ratyfikację przez parlament, co nie nastąpiło. Również nielegalna z tego samego względu jest umowa z grudnia 2016 roku, na podstawie której na, rzekomo na podstawie której przekazywany jest sprzęt wojskowy. Ukrainie z zapasów wojska, wojska polskiego. Również tamta umowa nie została ratyfikowana przez parlament. W związku z tym mamy do czynienia z działaniami nielegalnymi i to zastrzeżenie muszę po raz kolejny zrobić i, i, i powiedzieć o tym. Ale przyjrzyjmy się właśnie tej wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. To będzie, to będzie cytat. Nieustannie prosiliśmy Polaków o zestrzelenie rakiet, które lecą w ich kierunku. Prosiliśmy, by chronili przynajmniej stryj, gdzie mamy magazyny z gazem. Czy Polacy je zestrzeliwują? Nie. Koniec, koniec cytatu. No, i tutaj dalej Zełęski mówi, też cytat: Naprawdę chcieliśmy sprawdzić migi z Polski, ale nie mogli nam ich dać, bo nie mieli wystarczającej liczby własnych. Uzgodniliśmy więc z NATO, że przydzieli im misję policyjną. Tak jak naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy nie mają własnych samolotów, ale mają taką misję. Ale czy potem Polska przekazała nam samoloty? Nie. Znaleźli inny powód? Tak. Koniec cytatu. No i cóż, szanowni państwo, mamy tutaj do czynienia z popisem y, arogancji. Y, mamy po, do czynienia z popisem po prostu chamstwa politycznego na arenie międzynarodowej. Mamy do czynienia z popisem, z całą serią roszczeń, pretensji, arogancji, ignorancji i braku szacunku wobec, wobec państwa polskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Trudno oczekiwać, aby Polska przekazała wszystkie migi ma i była zdana na łaskę i niełaskę jakiejś misji policyjnej. Ze strony na przykład Niemiec. No to jest kompletny absurd. Już te liczby, które podawał publicznie prezydent Andrzej Duda, jeżeli chodzi o liczbę sprzętu wojskowego przekazanego Ukraińcom, jeżą włos na głowie. To pokazuje, jak bardzo zarówno poprzednia koalicja Prawa i Sprawiedliwości, jak i obecna koalicja obywatelskiej i prawda koalicjantów rozbroili Polskę jak bardzo Polska została przez elity w Warszawie po prostu rozbrojona natomiast widać że to jest cały czas za mało cały czas za mało dla Zełęskiego, dla całej jego świty dla całego establishmentu politycznego Ukrainy widać że jest cały czas Pokazywany na arenie międzynarodowej jakikolwiek brak szacunku wobec Polski i Polaków, mimo że Załęski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę najwyższym polskim odznaczeniem orderem Orła Białego. Mimo że Polska udzieliła ogromnego wsparcia dla Ukrainy, które przez niemieckie instytuty analityczne jest szacowane na blisko 5% polskiego PKB, to są ogromne ilości sprzętu, paliwa. To, są ogrom, to jest ogromna liczba pieniędzy, która została przekazana, to są setki miliardów złotych, jeżeli to wszystko zliczymy, nie tylko wartość sprzętu wojskowego, nie tylko wartość pomocy finansowej, pomocy humanitarnej, wartość paliwa przekazywanego przez Orlen, ale także wartość pomocy w zakresie ochrony zdrowotnej dla obywateli Ukrainy, która była udzielana na terytorium Polski, zarówno tym obywatelom, którzy przyjechali do Polski po, 20, po lutym 2022 roku, jak i tym żołnierzom ukraińskim, które były, były świadczone tego typu właśnie usługi medyczne, za które nie płacił przecież podatnik ukraiński, tylko podatnik polski. To jest cała masa świadczeń socjalnych na czele z 800+, które były i są wypłacane obywatelom Ukrainy. I tak dalej, i tak dalej. To jest cała masa różnego rodzaju zrutek zbiórek publicznych, które były i są cały czas organizowane na, nazwijmy to w cudzysłowie, pomoc Ukrainie. Osobna sprawa to jest jakby kwestia rozliczania tych wszystkich zbiórek publicznych i, i, i warto się temu oso, osobno przyjrzeć, no ale to od tego są jakby kompetentne organy, organy państwowe. Natomiast widać, że nie ma żadnej kontroli nad tymi ludźmi, którzy z Ukrainy wjeżdżają. Widać to po liczbie em, Informacji, która dociera dzisiaj do opinii publicznej, a to jest też wierzchołek góry lodowej. Dowiadujemy się ciągle o jakichś rozbijanych siatkach szpiegowskich, których, z których większość stanowią obywatele Ukrainy. Oczywiście próbuje się opinii publicznej wmawiać, że wszyscy szpiedzy łapani w Polsce to są szpiedzy rosyjscy. No ale no śmiem wątpić, aby tak rzeczywiście było, tym bardziej, że historia. Wskazuje, doświadczenie historyczne wskazuje, że każda wielka migracja, jesteśmy do, oczywiście świadkami wielkiej migracji ukraińskiej, zawsze służyła służbom specjalnym do lokowania tak zwanej agentury nielegalnej, czyli. Czyli kadrowych oficerów wywiadu, którzy ukrywają się pod fałszywą tożsamością, poza placówkami dyplomatycznymi, którzy wtapia... ich zadaniem jest wtapiać się w obce społeczeństwo, naturalizować się, przez wiele lat bardzo często są uśpieni, i dopiero następnie są. Tak zwanymi obudzonymi, właśnie agent, dział, są obudzonymi oficerami wywiadu nielegalnego i realizują różnego rodzaju działania operacyjne. Niestety Polska została bardzo mocno nasycona, nasycona imigrantami z Ukrainy i konia z rzędem temu, kto dzisiaj jest w stanie powiedzieć, że nie grozi Polsce z tego kierunku żadne niebezpieczeństwo. Przecież to zresztą nie tylko wywiad ukraiński musi korzystać na tego typu wielkich migracjach. Mówiłem Państwu o tych danych statystycznych w poprzednich odcinkach podcastu geopolitycznego, które wskazują, że liczba obywateli mieszkających na terytorium Ukrainy spadła poniżej 30 milionów w stosunku do ponad 50 milionów na przełomie lat 1991-1992. No to pokazuje, z jak wielkimi problemami dzisiaj mierzy się państwo ukraińskie, ale także z jak wielkimi problemami mierzą się te państwa, które przyjęły Ukraińców. Pod swój przysłowiowy dach. Nie było żadnej kontroli kontrwywiadowczej nad tak wielką masą ludzi, która wjechała do Polski po 2022 roku, bo fizycznie było to po prostu niemożliwe do zrobienia, przez decyzje polityczne, jakimi było otwarcie wrót na oścież. Te bramy do Polski zostały na oścież otwarte i wpuszczano każdego, jak leci. Nie sprawdzając pod kątem kontrwiadowczym. I to są potężne problemy, które Polskę czekają. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że Polska wystosowała prośbę do strony ukraińskiej o ekshumację ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. I co? I nic. Są przeprowadzane ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu. Nie ma zgody na masowe ekshumacje polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Musimy sobie zdawać sprawę, że polska polityka żywi się po prostu naiwnością. Żywi się jakimś, jakimiś ułudami romantycznymi. Doskonałą kwintesencją, personifikacją polskiej naiwności. Polskiego braku realizmu, polskiego antyrealizmu politycznego jest osoba pana prezydenta Andrzeja Dudy. Świetnie zresztą została ta postać zilustrowana w książce pod tytułem Polska na wojnie autorstwa redaktora Zbigniewa Parafianowicza. Wielokrotnie powoływałem się na tę książkę. Ta książka przynosi po prostu, jest pewnym go rodzaju zapisem historycznym, który pokazuje jak bardzo naiwny, jak bardzo emocjonalny był Andrzej Duda w swoich relacjach z Wołodymyrem Zełenskim, ze stroną w ogóle ukraińską. Jak? twarde lądowanie. Tak naprawdę dzisiaj obserwujemy tego polityka w zderzeniu z reakcjami strony ukraińskiej. Andrzej Duda jest traktowany w sposób maksymalnie niepoważny przez Zełenskiego i cały establishment ukraiński. Jest traktowany jako polityk naiwny. Nie chcę używać mocniejszych słów z uwagi na, na fakt, no, że mamy tutaj do czynienia z głową, z głową państwa, chronionym konstytucją i zapisami prawa, prawa polskiego, natomiast no, należy sobie zdawać sprawę, że jest to polityk w mojej ocenie przegrany. Jednym z najbardziej przegranych polityków, jeżeli chodzi o najnowszą historię Polski, właśnie jest tym politykiem Andrzej Duda, który poniósł kompletną porażkę na odcinku polityki zagranicznej. To jest kompletna porażka i to jest niestety nie koniec. Nie koniec. To, co dzisiaj widzimy, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ Pretensje Ukraińców będą narastały. Ukraina nie ma w dającej się przewidzieć perspektywie żadnych szans na odzyskanie ponad 20% utraconego swojego terytorium. Co więcej, te postępy rosyjskie na Ukrainie mogą iść dalej. Dzisiaj mówi się wprost o tym, że będą zapadały decyzje ponad głowami takich państw jak Polska i Ukraina, jeżeli chodzi o wojnę. Na, na Ukrainie. Co więcej, widzimy naciski, aby wciągnąć Polskę do wojny z Rosją. W tej sytuacji musimy sobie zdawać sprawę także z alternatywnych scenariuszy, które są rozważane. Jest ich sporo, i jeśli spojrzymy sobie na pewien margines debaty, która się toczy, a wiemy doskonale, że bardzo często ten margines staje się później częścią mainstreamu, czyli głównego nurtu, no warto się również temu przyjrzeć. Natomiast kończąc temat. Kończąc temat samej wypowiedzi Załęskiego, widzimy eskalację. Widzimy od czasu właściwie od nawet powiedziałbym września 2023 roku ewidentną zmianę w narracji ukraińskiej. To nie znaczy, że ta polityka się diametralnie ukraińska zmieniła. Ona jest osadzona na mentalności postsowieckiej, na mentalności roszczeniowej. Co do tego, każdy kto zajmuje się prawda, profesjonalnie, czy to naukowo, czy analitycznie, wschodem analizą przestrzeni poradzieckiej doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że wobec polityków takich jak na Ukrainie nie można być po prostu e, naiwnym, nie można być e, uległym, e, ponieważ będzie to odczytane jako słabość, jako frajerstwo. I te wszystkie ten cały katalog błędów został właśnie dokonany przez polskich polityków przez decydentów w Warszawie po roku 2022, myślę, że nawet jeszcze wcześniej, bo przecież ta naiwność decydentów w Warszawie... Datuje się na chociażby pomarańczową rewolucję na rok 2004-2005, datuje się na rok 2014, na początek wojny na Ukrainie, no a rok 2022 no to już jest w całej krasie, w całej rozciągłości ta pełna naiwność, kompletne niezrozumienie mentalności postsowieckiej i tak dalej. Stąd to wielkie zaskoczenie we wrześniu 2023 roku, kiedy Zełęski skrytykował na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Polskę i też inne kraje, które utrzymywały embargo na ukraińskie zboże. Wiemy doskonale, że i protestowali rolnicy. I co? I nic. I Polska nadal jest zalewana ukraińskimi towarami. Mamy do czynienia cały czas z potężnym lobbingiem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, potężnym lobbingiem ukraińskim. Służba kontrwywiadu wojskowego zajmuje się, zajmuje się prowadzeniem komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich. Widzieliśmy tę, no, po, pożal się Boże, konferencję prasową generała Generała Strużyka, mnóstwo błędów, jakieś zapożyczenia z Wikipedii, jakieś dziwne pliki z 2010 roku prezentowane opinii publicznej. Kompletnie niepoważny, niepoważna konferencja, kompletnie niepoważne zachowanie, wydawałoby się, poważnego generała i szefa służby kontrwywiadu wojskowego. A ja się pytam i po raz kolejny publicznie zadaję pytanie, gdzie jest. Państwowa Komisja do spraw zbadania wpływów ukraińskich w Polsce. Skąd tak wielkie wpływy ukraińskie? Skąd ta wielka propaganda ukraińska w Polsce przyjmowana jak swoją przez Media głównego nurtu przez czołowych polityków w państwie polskim. Jak to się dzieje, że decydenci w Warszawie, że media głównego nurtu zachłysnęły się ukraińską propagandą mówiącą o pełnoskalowej wojnie, o pełnoskalowej inwazji rosyjskiej? A przecież doskonale wiemy, że od 2014 roku Rosja nie atakuje linii zaopatrzenia sił zbrojnych Ukrainy którymi to liniami zaopatrzenia idzie, pod, idą, idzie potężne, idą potężne dostawy sprzętu wojskowego i uzbrojenia z zachodu. Przecież gdyby to była wojna pełnoskalowa, to Rosja od pierwszych godzin wojny, czy to od 2014 czy od nowego etapu od 2022 niszczyłaby węzły logistyczne, węzły komunikacyjne, wszystkie te linie zaopatrzenia i linie komunikacyjne, którym idzie sprzęt. Wojskowy z Polski na Ukrainę. Po stronie ukraińskiej niszczone byłyby, niszczone byłyby linie prawda, komunikacyjne, tory kolejowe, magazyny, lotniska itd., itd. Natomiast w sposób absolutnie niezachwiany sprzęt wojskowy i to w setkach tysięcy ton płynie, jest transportowany, do, jest transportowany na Ukrainę. Nie ma żadnej pełnoskalowej wojny i nigdy nie było pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Wojna, działania lądowe toczą się na niewielkiej części, na niewielkim terytorium państwa ukraińskiego. Natomiast ta wielka propaganda, ta wielka moc tej propagandy, mówiąca o pełnoskalowej inwazji, pełnoskalowej wojnie, jest bardzo dobrym, bardzo skutecznym pretekstem do tego, aby wyciągać pieniądze, aby wyciągać sprzęt, aby wyciągać różnego rodzaju. Wsparcie dla Ukrainy, Ukraińców, dla ukraińskich oligarchów. Tak się drenuje budżety takich państw jak Polska, które są kierowane przez albo kompletnie nieodpowiedzialnych polityków, pozbawionych jakiejkolwiek wyobraźni politycznej, geopolitycznej, no albo przez ludzi zdominowanych przez nie chcę powiedzieć zawerbowanych, ale zdominowanych przez silne lobby proukraiński. Zatem pytanie, pytanie wprost do pana generała Stróżyka, do szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, to pytanie oficjalne, publiczne do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do szefa Departamentu Kontrwywiadu ABW. Gdzie jest przeciwdziałanie wpływom ukraińskim w Polsce? Dlaczego do, po dziś dzień nie powstała państwowa komisja do spraw zbadania wpływów państw obcych w tym? Wpływów ukraińskich w Polsce, jak to się dzieje, że wywiad ukraiński działa sobie jak chce na terytorium państwa polskiego, realizując taką operację, jaką było wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to wiemy z mediów niemieckich, z mediów amerykańskich. Mamy do czynienia z sytuacją niewyobrażalną, niewyobrażalną a to dopiero niestety początek, początek kłopotów. W kontekście tego, o czym powiedziałem, i tej wzrastającej postawy roszczeniowej prezydenta Zełęskiego warto przyjrzeć się także postawie innych państw o, o postawie Niemiec mówiłem już wielokrotnie jak Niemcy, jak Niemcy są w stanie bardzo skutecznie PR-owo rozgrywać niesnaski na kontynencie europejskim jak nie angażując się w nawet zbliżonym stopniu do pomocy Ukrainie, takiej jak, ma, jak Polska świadczy, są w stanie pokazywać siebie, swoje państwo, jako jedno z tych, jednego z tych czołowych donatorów dla Ukrainy. I w taki sposób budują sobie także właśnie te wpływy. Te wpływy, wśród społeczeństwa ukraińskiego, wśród ukraińskich oligarchów, wśród ukraińskiego establishmentu politycznego. No warto mieć to na uwadze, że sprawny aparat państwowy, sprawny aparat dyplomatyczny niemiecki, mimo tej, tej rezerwy, jaką Niemcy od samego początku nowego etapu wojny na Ukrainie zachowywali, jest w stanie to rozgrywać po prostu bardzo dobrze. Dzisiaj Ukraińcy uważają, że to, że Niemcy Pomagają bardziej niż, niż Polacy, niż Polska. No Tak to wygląda. Natomiast warto zauważyć, yy, warto zauważyć, że również Francja yy, również pozycjonuje się bardzo podobnie jak Niemcy. Nie przekazała jak dotąd żadnych czołgów, jak dotąd yy, nie przekazała żadnych myśliwców, żadnych samolotów wielozadaniowych. Nie mówię tutaj o żadnych yy, planach, perspektywach, zapewnieniach, obietnicach. Mówimy o konkretach. Na ile dzisiaj yy, Czołgów, myśliwców, samolotów francuskich jest na Ukrainie. No zero, zero. A mimo to okazuje się, że Francja jest zaproszona do odbudowy Ukrainy. Jest sytuacja, w której Francja ma sprzedawać sprzęt wojskowy Ukrainie. Podkreślam, sprzedawać nie oddawać za darmo, jak Polska, tylko sprzedawać. Francja jest zapraszana jako pośrednik w różnego rodzaju kontraktach, kontraktach zbrojeniowych, kontraktach handlowych. Francja pozycjonuje się jako sojusznik Kijowa, sojusznik Ukrainy. Mamy, yy, mamy tak naprawdę. Taki zwrot w tej polityce. Mamy zdjęcia, które obiegły internet, gdzie uściskają sobie ręce Wołodymyr Zełęski i Emmanuel Macron. No mamy krótko mówiąc do czynienia z ogrywaniem państwa polskiego. Polska za darmo, za frajer oddała mnóstwo sprzętu wojskowego, natomiast. Za pieniądze sprzedawać sprzęt mają Francuzi, Niemcy, to oni mają być odpowiedzialni za odbudowę Ukrainy, za pośredniczyć w różnego rodzaju kontraktach i wreszcie to Niemcy i Francja są partnerami dla Ukrainy i dla Stanów Zjednoczonych, i dla Rosji w ewentualnych mediacjach pokojowych. Polska się tutaj kompletnie nie liczy, i ta ostatnia, ten ostatni, tak zwany plan zwycięstwa Zełęskiego jasno pokazał, że Polska przestała być strategicznym partnerem dla Ukrainy. Te trzy tajne aneksy, niejawne aneksy, które zostały dołączone do pięciopunktowego planu zwycięstwa, nie zostały przekazane, przekazane stronie, stronie polskiej. Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone oczywiście zostały z, tym, z tymi aneksami zapoznane, Polska nie. No i tutaj pojawia się oczywiście ten problem, o którym wspomniałem. Jak będą dalej wyglądać relacje polsko-ukraińskie? Jest tutaj kilka istotnych czynników wymienianych przez analityków i komentatorów. Po pierwsze, potężna mniejszość ukraińska w Polsce. To nie chodzi tylko i wyłącznie o same suche liczby. Nie, nie będziemy się tutaj przerzucać liczbami, czy to jest 2 miliony obywateli Ukraińcy, Ukrainy przebywających na terytorium Polski czy więcej. Niektórzy mówią, że mniej, inni mówią, że dwa razy więcej. No, wystarczy spojrzeć na ulice polskich dużych miast, wystarczy przejść się po Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, K Krakowie, Katowicach, Łodzi, aby Rzeszowie, Lublinie, aby zobaczyć, że tak naprawdę jest to całkiem spory już odsetek. Niektórzy mówią, że jest to Porównywalne z czasami II Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o wartości procentowe, ja nie będę wnikał i nie będę tego aż tak szczegółowo w tym momencie, w tym odcinku analizował, ponieważ dane statystycznie nam, statystyczne wiarygodne nam dostępne no, są bardzo mocno ograniczone, niemniej jednak no, na pewno nie jest to poniżej. Miliona jest to zdecydowanie. Powyżej jest to znacząca mniejszość, biorąc pod uwagę także prężnie działające różnego rodzaju związki, stowarzyszenia mniejszości ukraińskiej i także wpływy, realne wpływy polityczne, które dla przeciętnych ludzi są kompletnie niezrozumiałe. Jak to jest możliwe, że władza w Warszawie tak jest tak uległa, mimo takich gestów braku szacunku ze strony ukraińskiej, braku wdzięczności, chociaż wiemy, że wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych, no ale naiwni politycy w Warszawie nadal tak uważają. Niemniej jednak warto nadmienić i przypomnieć aferę podkarpacką, wizyty czołowych polityków państwa polskiego w domach publicznych na Podkarpaciu, domach publicznych kontrolowanych przez mafię i służby specjalne państwa ukraińskiego. Nagrania z tych domów publicznych wyciekły, są gdzieś na wschodzie. Kto z nimi co robi i czy szantażuje polskich polityków, tego nie wiemy. Toczą się różnego rodzaju śledztwa w Polsce, no ale końca tych śledztw nie widać i pewnie opinia publiczna długo się o nich nie dowie, o rozstrzygnięciu tych procesów. Niemniej jednak warto zauważyć, że te wpływy ukraińskie są potężne w państwie polskim. Mniejszość ukraińska w Polsce no, piastuje bardzo różne funkcje, od przeciętnych pracowników fizycznych aż po, można powiedzieć, Asystentów czołowych polityków państwa polskiego, i to niekoniecznie tylko i wyłącznie posłów, senatorów, także europarlamentarzystów, a także członków rządu. To pokazuje, jak głęboko sięgają macki wywiadu ukraińskiego, jak sięgają głęboko macki lobby ukraińskiego w państwie polskim, a to y, oczywiście każe zadać pytanie. Czy zawsze relacje polsko-ukraińskie będą dobre? Czy zawsze relacje polsko-ukraińskie będą naznaczone partnerstwem? Czy może tak być, że w przyszłości relacje polsko-ukraińskie staną się wrogie? A jeżeli tak, jeżeli taki scenariusz jest w ogóle możliwy, a moim zdaniem jak najbardziej jest możliwy, no to wówczas jak wygląda? Kar, jak jak wyglądają karta przetargowe państwa polskiego. Tak, silnie zinfiltrowanego przez lobby ukraińskie. To jest dzisiaj potężny problem, ponieważ należy wziąć pod uwagę scenariusz, w którym Ukraina przegra wojnę. I to jest moim zdaniem. Jed... Bardzo prawdopodobny scenariusz. Dzisiaj widać, że szans na zwycięstwo Ukraina praktycznie nie ma. No chyba, że nastąpi jakaś interwencja zewnętrznych sił, ale nic na to nie wskazuje. Natomiast po przegranej wojnie, po utraconym terytorium, po utraconych środkach produkcji, po utraconej ogromnej y, liczbie obywateli, Ukraina stanie się krajem radykalnym politycznie. Y, należy wziąć pod uwagę taki scenariusz, w którym Ukraiński nacjonalizm, ukraiński przede wszystkim szowinizm, będzie budowany na kulcie ukraińskiej powstańczej armii, będzie kontynuacja budowy ukraińskiego szowinizmu na kulcie UPA i OUN, czyli organizacji terrorystycznych, organizacji ludobójczych, które były bardzo mocno, bardzo silnie antypolskie. Najokrutniejsze, najokrutniejsze zbrodnie na narodzie polskim zostały dokonane przez, przez Ukraińców, przez Ukraińską Powstańczą Armię, jeżeli chodzi o stopień ukrucieństwa. Mówimy tutaj o, o tym stopniu okrucieństwa. To też trzeba o tym pamiętać i, i, i przypominać, czym było ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim. W związku z tym, budowanie. Ukraińskiej tożsamości narodowej, ukraińskiego szowinizmu na kulcie zbrodniarzy na narodzie polskim, ludobójców na narodzie polskim, no, stwarza bardzo niebezpieczną perspektywę. Państwo ukraińskie zdewastowane, zrujnowane ze zrujnowaną infrastrukturą krytyczną, z niewydolnym systemem emerytalnym, z radykalizującym się społeczeństwem, z setkami tysięcy zdemobilizowanych mężczyzn, z których część będzie chciała. Przyjechać do swoich żon, do swoich partnerek, które na przykład są na terytorium państwa polskiego, to groźba różnego rodzaju napięć społecznych, to groźba. To groźba różnego rodzaju działań związanych z transgraniczną przestępczością, ale to także groźba wzrostu różnego rodzaju roszczeń terytorialnych kierowanych przez polityków ukraińskich. Takie roszczenia terytorialne wobec państwa polskiego już się pojawiały w przeszłości. Był to oczywiście, można powiedzieć, margines, natomiast po przegranej wojnie wiemy doskonale, że takie nurty radykalne bardzo często dochodzą do władzy. No i tutaj wystarczy przypomnieć historię Republiki Weimarskiej. Niemcy po przegranej I wojnie światowej były takim, można powiedzieć, inkubatorem skrajnego, rady, skrajnego radykalnego ruchu politycznego, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej. I w tej sytuacji warto... Też wziąć pod uwagę taki scenariusz, że Ukraina może niestety stać się takim inkubatorem bardzo radykalnych ruchów politycznych. Mogą powstawać różnego rodzaju roszczenia wobec państwa polskiego. Pojawiają się zresztą w ukraińskich mediach społecznościowych różnego rodzaju głosy mówiące o tym, że jeżeli Zachód nie będzie popierał Ukrainy, to wówczas może tak się stać, że po przegranej wojnie Ukraińcy zbliżą się do Rosji, do Rosja i mogą chcieć na przykład właśnie wysuwać różnego rodzaju roszczenia wobec państwa polskiego tylko już roszczenia roszczenia z pozycji siły mając tak potężną mniejszość na terytorium państwa polskiego, mając tak potężne wpływy polityczne, a jednocześnie mając tak zradykalizowane społeczeństwo i wchodząc w jakiś alians z Federacją Rosyjską. Czy to jest niemożliwe? No, moim zdaniem, jest to jeden z możliwych scenariuszy, który trzeba rozwijać. Polska dzisiaj niestety jest krajem rozbrojonym. Dzisiaj oddaliśmy wszystko co było właściwie do oddania z zapasów Wojska Polskiego dla Ukrainy i to jest ten potężny problem dzisiaj Ukraina ma zaprawionych w, w boju setki tysięcy ludzi żołnierzy zaprawionych na froncie tu nie mówimy o garstce żołnierzy wojsk specjalnych, którzy są zaprawieni na jakichś misjach bojowych i tak dalej, tylko mówimy tutaj o setkach tysięcy przeszkolonych i zaprawionych w boju ludziach no, trudno porównywać y, wojsko polskie pod względem doświadczenia bojowego dzisiaj do, do, do sił zbrojnych Ukrainy. To jest dzisiaj potężny problem. Y, I pytanie, czy ktokolwiek dzisiaj w państwie polskim, czy którakolwiek ze służb specjalnych, y, czy sztab generalny w ogóle bierze pod uwagę możliwość perspektywy y, wielu scenariuszy, w tym jednego z możliwych scenariuszy, jakim jest konflikt polsko-ukraiński. Moim zdaniem. Taka groźba niestety w przyszłości istnieje. Oby oczywiście nigdy do tego nie doszło. Oby nigdy do tego nie doszło, natomiast niestety bezmyślna, bezwarunkowa pomoc udzielana Ukrainie powoduje to, że Ukraińcy coraz mocniej zaczynają oskarżać Polaków o swoje niepowodzenia. I to jest niestety potężny problem, i to jest zarzewie, to jest wiarno przyszłych. Także przyszłych konfliktów polsko-ukraińskich, na różnym, na różnym polu tych konfliktów. Oczywiście, mówiąc o konflikcie polsko-ukraińskim, mam na myśli różne jego płaszczyzny społeczną, gospodarczą, polityczną, geopolityczną i tak dalej. Warto mieć to na uwadze, dlatego jeszcze raz trzeba tutaj z całą mocą powiedzieć i podkreślić: to nie nasza wojna.